Woda się gotuje. Dla mnie także mógłby się zaparzyć. A dasz cukru? Przecież ja kupiłem herbatę. Ale nie ma cukru. Już nie ma wody. No to zagotuj. Też nie ma. Niczego beze mnie nie potrafisz. Rzeczywiście nie ma. Nie ma, bo się nie leje. Nie leje się, bo nie ma, kretynie. Czy to moja wina? Będziesz pił tę herbatę? Sam? Myślałem, że skoro kolega nie pije, to... będzie za słodka. Ja lubię słodką. Wystygnie ci. Ja nie lubię gorąco. Losuj. Po co? Oto kto się napije tej herbaty. Ale po co? No bo herbata jest jedna, a nas dwóch. Ale to jest moja. Ale ja ją kupiłem. A ja ją zaproszę, więc mamy do niej równe prawa. Rozstrzygnie losowanie orzeł czy reszka. Orzeł. Co to jest? To? Pokaż. Konserwy. Twoje? Przecież mówiłeś, że już nie masz konserw. W takim razie nie czyje to. To biorę je sobie. Oddam! Oddam! Wiesz co? Wstydziłbyś się tak oszukiwać. Bałeś się, że musiałbyś się ze mną podzielić, tak? Twoje skąpstwo jest silniejsze od twojego łakomstwa. Jak gdybym ja potrzebował twoich konserw. Nie chowaj. Nie chowaj. Już się wszystko wydało. Teraz możesz spokojnie zaspokajać ten swój dziki, zwierzęcy apetyt. Nie, nie zwierzęcy. Bo zwierzęta jedzą tylko tyle, ile trzeba. Ty żresz na zapas. Ponad miarę. Bez końca. A ty nie chcesz? Nie. Ja nie jestem łasy na twoje smakołyki. Słodka. To może ja zjem trochę? Jedz. Jedz, niech ci wyjdzie na zdrowie. Zjem. Powiedz mi, dlaczego ty tyle jesz? Gdzie jest klucz od konserw? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Motywy hedonistyczne z całą pewnością nie wchodzą w grę, więc co? Ty nie widziałeś, gdzie klucze? Prawdopodobnie chodzi tutaj o sam akt pochłaniania. Pochłaniając żywność, pochłaniasz otaczającą cię rzeczywistość. Pochłaniasz świat. Tak. To jest hipoteza do przyjęcia. Akt magiczny, a raczej akt zastępczy. Akt magiczny, czyli taki, w którym realizuje się w trybie arbitralnym tożsamość. Między elementami realnie nietożsamymi. Jedzenie nie tyle utożsamia. Utożsamia ci się z resztą rzeczywistości. Warto by porównać moją obserwację z niektórymi danymi współczesnej antropologii, chociaż obawiam się, że wyniki takich porównań ograniczyłyby się tylko do drażliwej paraleli rytualnego kanibalizmu. Masz! No co? No masz, jedz! Dlaczego? Żebyś tyle nie gadał. Źle mnie zrozumiałeś. Ja uprzedziłem cię z góry, że nie skorzystam. Ja odżywiam się umiarkowanie. Racjonalnie. No to jak nie chcesz, to tyle nie gadaj. Czekaj. Czekaj. Co to jest? Siekane mięso.
Gdzieś ty to kupił? W sklepie. W jakim sklepie? Zwyczajny odwyczaj. To jest jedzenie dla psów. Jak to dla psów?